Dzień dobry! Zapraszam na najbardziej wyczekiwaną imprezę roku! Zawody o puchar Mistrza Wielkiego Zniszczenia! Tego lata nasze najmocniejsze monster trucki mierzyły się na obozie Krax, by przekonać się, kto z nich okaże się najlepszy! Były zgnioty, były grzmoty i przeszkody nie zawsze do pokonania! Halo! Czy ktoś nas stąd wydostanie? A oto i zawodnicy! Racer! Yeah! Demo Derby! Tak jest! Tiger Jar oraz Bomb Shaker! Komu się uda zdobyć niesamowity Puchar Mistrza? Ten Puchar Mistrza będzie dziś mój, bo ten turniej w końcu stał się nielichą bójką! Pierwszym wyzwaniem dla amatorów mocnych wrażeń będzie ten wyścig pełen epickich wyzwań! Najpierw jazda między podstępnymi drzewami. Zaraz potem najbardziej chwiejny most. A na koniec górska wspinaczka na szczyt wraków do mety. Że wyścig i górki? To będzie czysta formalność. Ja mam na drugie wyścig. W sumie nawet na pierwsze. Ale tak, to żaden problem. Obyście mieli koła zapasowe, bo ja tu dziś zamierzam pomiażdżyć i postraszyć. Ha! Pomacham wam płetwą, kiedy już będę na mecie. Panowie, dość. Wy możecie sobie powalczyć o drugie miejsce na podium. Ściganie to wyzwanie. Niech zwycięży najlepszy. Czyli ja. Będziemy startować. Gotowi? Już czas! Dalej Hot Wheels! Wyścig nie będzie taki łatwy, ale mam swoje sposoby, bo ogień mam nie od parady. Czego nie widać, tego się nie złapie. Co tu się wydarzyło? Bone Shaker podłożył innym kłodę pod koła! Zyskał przewagę? No raczej! Tak jest! Tak jest! Wow! Ta trasa jest jak marzenie! Tak jest! A może pojadę tyłem? Hej! Ty! Tutaj jesteście! Popatrzę, jak przegrywacie, jadąc po zwycięstwo! Co to jest? Demo Derby jest tak pewna siebie, że aż jedzie na wsteczny! Albo to będzie porażka, albo najoryginalniejszy wyczyn w historii wyścigu! Do zobaczenia na mecie, chłopcy! Szybko jedź! Mocno! Hej, czekajcie! Przypomnijcie mi, żebym już nigdy nie próbowała jeździć tyłem po lesie. Woohoo, tak jest! Ktoś pomoże? Mogę to wygrać! Ha! Ha!
awanturniku, dasz radę! O, niedobrze! Dobry krokodyl! Milusi krokodyl! O nie! Wygląda na to, że nasz Bone Shaker od teraz będzie się ścigać już tylko z krokodylami! Na drasie jest już tylko dwóch! Pucharku, zaraz będę! Nie straszne mi, krokodyle, bo sam jestem drapieżnikiem, tylko że ja nie mam skrzydeł! I niby jak ja mam się przedostać do mety? Tylko nie to! Czy to już koniec? Czy nikt nie zdobędzie Pucharu Mistrza? O nie, te gady są chyba głodne! Co tu się wydarzy? Aha! Nareszcie wyzwanie godne mistrza! O nie! Właśnie, że tak! To przecież niewiarygodne! Ray Sejs wykorzystał zerwany most jako rampę i objął prowadzenie! O nie! Jest! To było takie super! Ray Sejs zrobił tylko takie brum, a Tiger Shark na to, że nie! A my wszyscy na to... Wow! Co za spektakularny pokaz wyścigowych emocji! Tiger Shark i Ray Sejs wezmą udział w kolejnej rundzie! A wierzcie, że będzie się działo! Ciekawe, kto wytrzyma na torze chaosu i sięgnie po Puchar Mistrza! Widzimy się już niedługo, bo już czas na ostateczne starcie! Nie powinnam była jechać tyłem. Cześć i czołem wyścigu Monster Maniacy na zawodach o Puchar Mistrza Wielkiego Zniszczenia! Już tylko finałowy wyścig dzieli nas od wyłonienia zwycięzcy! Ostatnim razem nasza finałowa czwórka rozjeżdżała się nawzajem i próbowała nie wpaść do wody pełnej wygłodniałych krokodyli i tym sposobem do finału wjechali! Tiger Shark oraz Ray Sejs! Tak jest! Już za chwilę te dwa niepowstrzymane draki pojadą koło w koło po arcygroźnym torze aż do jaskini zwycięzcy! Kto pierwszy postawi koło na Pucharze Mistrza, wygrywa! Zaraz, mam zjechać z najniebezpieczniejszej góry świata do jaskini spadających głazów? Tylko tyle? Ściganie to wyzwanie! Dajesz czadu, Race Ace! Popal oponę i zgarnij ten puchar zniszczenia! Do boju, Tiger Shark! Pokaż wszystkim, że drapieżniki mają naprawdę ostre kły! No i zaczyna się! Oto nasz ostatni wyścig o Puchar Mistrza! Draki są na miejscach, gotowi? Start! Pięknie!
Podziwiaj kolory, Race Ace! Kolory? To ja mam na drugie! To się jeszcze okaże! Bój się, bój! O nie! Bojki! Przegryzę się przez ten wyścig raz, a porządnie. Race Ace jest szybki, ale nie jest prawdziwym drapieżnikiem. Wow! Ej, dokąd ty jedziesz? Tiger Shark! Wiesz, jakie rekiny lubię najbardziej? Ha? Nie, nie wiem. Niby jakie? Głowo młoty! No dobra, przyznaję. To był dobry żart. Co za przetasowania! Race Ace udowadnia, że asem wyścigowym jest nie tylko z nazwy, ale czy Tiger Shark okaże się rasowym drapieżnikiem? A kuku! No i pięknie! To jest genialne! Widzicie ten przelot? Tiger Shark pokazuje, że jest rekinem nawet w powietrzu! Jak mam być szczera, to mu się nie uda. Race Ace ma puchar w kieszeni! Nie! To Tiger Shark jest tu prawdziwym żarłaczem wyścigowym. Wystarczy przyjrzeć się tym zębiskom. Rex, ty mnie chyba nie słuchałeś. Tiger Shark! No! Wąchaj moje spaliny, kolego! No, chyba w twoich snach! Co się z tym kołem? O, spodziewałem się, że będą jechać blisko siebie, ale to jest jakieś szaleństwo! Słyszysz ten dźwięk? Nie jest dobrze. A ta jaskinia się zaraz... Już wygrałem? No co ty? Ja wygrałem! Tylko gdzie jest ta nasza meta? Tu jest jakaś ściana! Jest tak ciemno, że nic nie widzę! Hej, a to co jest? Chyba mam pewien pomysł. Hej, a co to za kupa gruzu? Kto wygrał? Wygląda na to, że już po nich, więc ja się poświęcę i przejmę puchar mistrza w ich imieniu. Musieli tam utknąć. Przyjaciele, no! Czas zrobić to, co potrafimy najlepiej! Demolkę! Tak jest! Tutaj jest totalnie ekstra! Wyglądam jeszcze bardziej odjechanie niż przedtem. Wow, obczaj to! Dzięki fluorescencji wszystko widać! Chyba tam na końcu coś jest! Wow! To jest to! Czas odebrać mój puchar! Hej, momencik! Puchar mistrza jest mój! Słuchajcie, co się tutaj dzieje? Monster Trucki skubają płacy, żeby dostać się do swoich przyjaciół! Kto odwali kawał dobrej roboty? Kto się wgryzie do jaskini? Komu dziś... Przepraszam, do kogo ty mówisz? Ouch! Puchar mistrza zniszczenia będzie mój!
wyzwanie? To wyzwanie! Wow! Bardzo ci do twarzy w tej maseczce błotnej! Tobie też! Te nowe kolory są dziwne, ale także wspaniałe! Na cztery koła zębate! Czy to już? Czy to koniec zawodów o Puchar Mistrza Wielkiego Zniszczenia? Czy naszych finalistów spotka straszliwy los? I czy ktoś zdobędzie Puchar Mistrza? No i czy dane nam będzie to zobaczyć? No dalej! Puśćcie w tam trochę więcej siły! Przecież wkładamy! Auć! Dzień dobry i dobry wieczór wszystkim mega i ultra fanom Monster Trucków! W poprzednim odcinku nasi finaliści, Racers i Tiger Shark, pędzili koło w koło po Puchar Mistrza Wielkiego Zniszczenia, ale coś poszło ostro nie tak. Spadające kamienie odcięły nas od chłopaków uwięzionych w jaskini. Wciąż nie wiadomo, kto wygrał lub czy trafi są całe i zdrowe! Ej, uważajcie! Czy to może być koniec? Czy Puchar Mistrza nie powędruje do nikogo? Czy ja jeszcze w ogóle pracuję w tym programie? O, nie zwalniajcie mnie! Redaktorku, wyluzuj. Zaraz to ogarniemy. O tak! I po sprawie! Bone Shakeru ratował dzień! Chłopcy, jedziemy po was! Co to było? No przecież nie ja! Czyli, że niby kto? A? Może ten gigantyczny potwór bagienny, który stanął tuż za tobą? A? Coś mi mówi, że to wcale nie jest element konkursu. Nie, ale to już jest. Czas już zgarnąć ten puchar. Tiger Shark, zaczekaj. Ty się lepiej ciesz, że i ciebie nie zgarnął ten bagienny krokolos swoimi zębiskami. I proszę, na ciebie też ma chrapkę. Halo, Race Ace, Tiger Shark, jedziemy, żeby wam pomóc. Chłopaki, a macie puchar mistrza? Chcecie, żebym go dla was przechował? A co to są za kolorki? Totalny czad! Normalnie jak na dyskotece. Patrzcie! A niech mnie koła powiozą! Być może jesteśmy tylko jedną pętlę od poznania zdobywcy Pucharu Mistrza! Możemy sobie przecież wyobrazić, że gdzieś tam lub całkowicie gdzie indziej Racers i Tiger Shark pluskają się w chwale i taplają w płotku zwycięstwa! Brakowało. Byłem pewien, że już po nas. Już ja pokażę temu krokolosowi, kto tu jest prawdziwym drapieżnikiem i zaraz przestanie chojrakować. We dwóch nie damy rady pokonać tego krokolosa! Ale może damy radę w ósemkę! Co u licha? To jest jakiś krokodyli gigant! Tak jest! A kolega to się tu, jak widzę, porywa z motyką na słońce. Dobrze, że przyjechałeś, mój stary druhu. Ej, a kiedy podzieliście nasz puchar? Ten wielki jaszczur go połknął.
O, przegiąłeś! Nikt nie będzie pożerać naszego pucharu bezkarnie! Cóż za niespodziewany zwrot akcji, moi drodzy! Nie dość, że ten rozjuszony gad chapnął nasz puchar mistrza wielkiego zniszczenia, to jeszcze ochlapał mi nowe buty! Czy nasze monster traki potraktują potwornie tego potwora? Co robimy, panie i panowie? Krokolos zjadł nasz puchar! Musimy więc go odzyskać! Ale jak? Patrzcie, ogon mu świeci! Dlatego krokodyl stał się krokolosem. Jeśli komuś uda się nasmarować tą mazią, to też tak bardzo urośnie. Zajmę się tym. Tylko wy musicie zabezpieczać tyły. Musimy rozproszyć zielonego. Jak? Jest jeden sposób na pokonanie tego krokolosa. Pamiętacie jeszcze, czego nauczyliśmy się na obozie Krax? I oto, proszę państwa, dzieje się! Nasze traki dadzą z siebie wszystko i zademonstrują swoje niezwykłe umiejętności indywidualne oraz drużynowe, bo bitwa bestii się rozpoczyna! No dobra, panie i panowie, wiecie jak jest! Dalej! Paris! Tak jest! Coś jak farbitwa! Bitwa ze chłodna! Maseczka! Dobra dla buźki! No to jedziemy! Szybko jedź i w coś wjedź! Tak walczyć i walczyć! Robi się tu gorąco! Nie poddawaj się! Czy ja widzę to, co właśnie widzę? Nasze monster traki dwoją się i troją! Farbitwa, tarcza traków i weź tę flagę! Te wyzwania procentują dziś nieprawdopodobnym pokazem siły! Ekipo, dzięki! A teraz czas na zwiększenie mocy! Zrobił to! Tiger Shark w końcu stał się Tiger Kolosem! Bój się, bójki! Puchar mistrza! Tylko patrzcie, moi mili! Nasz złoty puchar! Mega Tiger Shark wyszarpał puchar mistrza z wnętrza groźnego krokolosa! Ale czy nasz super wielki super truck jest w stanie ostatecznie go pokonać? Czas się pożegnać, gadzie! Bój się, bójki! Już nie jesteś taki twardy, co, zieloniutki? Bu! Jest twój, tygrysie szos! Zasłużyłeś sobie! Wszyscy sobie zasłużyliśmy! Ale zatrzymam go sobie na wszelki wypadek! To było epickie! Po tylu latach oglądania i komentowania zmagań Monster Trucków mogę szczerze powiedzieć, że po raz pierwszy byłem świadkiem starcia Mega Monster Trucka z tak przepotężnym gadem. Ta edycja Pucharu Wielkiego Mistrza przejdzie do historii! Uwaga, panie i panowie! Wszyscy razem! Dalej! Hot Wheels! Najlepszy dzień mojego życia!
zastanawiaj się i wrzucaj bieg. Ja was napędzam, a wy mnie. Razem jedziemy, więc noga na gaz. Jesteśmy Hot Wheels Monster Truck. Zwróćmy o, 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 o. Razem przed siebie, razem przed siebie. No. Na wielką kraksę przyszedł czas. Będzie gorąco, zapnijcie pas. Wygramy wyścig ten i to bez dwóch zdań. W oddali meta czeka, śmiało naprzód gnaj. Jedźmy o, 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 o. Razem przed siebie, razem przed siebie. No już! Silniejsi dziś razem rzucamy. Silniejsi dziś razem, cokolwiek się stanie, bo wspólnie każdy szczyt jest nasz. Śmiało więc naciskaj na gaz, wyzwanie podjęte. Tiger Shark i Race Ace w grupie, siła jest, demo derby mega res. Zmiasz to, przejdź test. Możemy dziś być najlepsi na świecie i pierwsi. Czołem, Areno Zgniatacze i fani Demolki! Witajcie na zawodach o Puchar Mistrza w legendarnym świecie Areny! Kolebce chaosu i destrukcji! Czeka nas tu niezła jazda! Yeah, tak jest! Demo Derby! Ty i Mega Rex wywalczyliście sobie pierwsze miejsce, łącząc potężną siłę i odjechane gładkie ruchy! Jak wy to robicie? To prościzna, człowieku! Żyję zasadą szybko jedź i w coś wjedź! Fantastycznie! Pełna energii i zawsze gotowa do działania, oto Five Alarm! Oraz mistrz nieporządku we własnej osobie, Gangster! Niech każdy weźmie coś zimnego do picia, bo nadchodzi żar! Nadciąga też Gangster! Yeah. I nasza niespodziewana trzecia drużyna! Pierwotni mieszkańcy i figlarni strażnicy świata Areny. Rhinomite i Motozaurus! Wow! Przed wami przyszli zdobywcy Pucharu Mistrza. Ej, no weź! Na pewno stać cię na więcej. Tak, o to właśnie chodziło. Poznaliście ich. Nasze trzy drużyny gotowe na to, by rozgromić. A oto i czwarta drużyna. Tiger Shark! Bez szans, Tiger Shark! Ej, uwaga na mój wydech! A teraz rzućmy okiem na pierwsze wyzwanie w rozgrywkach Pucharu Mistrza! Wow, to dopiero wysoka wieża! Tak, mam ochotę ją zmiażdżyć! Wracaj tutaj! Stój! Nie, czekaj! Co? W pierwszym wyzwaniu poszczególne drużyny muszą zdecydować, kto naciśnie pompkę i wystrzeli partnera w górę! Jeśli wystrzelony zawodnik zdoła bezpiecznie wylądować na szczycie tej chwiejnej wielkiej wieży, jego drużyna przechodzi do kolejnej rundy. Ale jeśli uczestnik nie doleci lub nie wyląduje na szczycie wieży, oznacza to, że odpada z rywalizacji. No dobra, będę miły i dam wam wszystkim szansę na wycofanie się z gry, zanim totalnie was rozniesiemy. Pełna zgoda, ziom. Ale najpierw pora, byśmy ujawnili, czym jest specjalny, supersekretny bonus, który Demo Derby i Mega Rex zdobyli, docierając jako pierwsi do Areny Krax.
Założę się, że to jetpack! Albo wyrzutnia rakiet! Albo działka laserowe! W nagrodę wykonacie zadanie na końcu. Na końcu? Co sądzisz o tym supersekretnym kraksoodlotowym bonusie, Tiger Shark? Czysta strategia. Warto startować na końcu, bo można przekonać się, jakie błędy popełnili inni. Genialne! Zaprawdę jesteś wielkim strategiem, Tiger Shark. Mogę teraz wziąć udział w zawodach? Nie. Nadchodzi chwila prawdy. Kto będzie wystrzeliwać, a kto będzie wystrzeliwany? No dobra, ziom. Ja wystrzeliwuję, ty będziesz wystrzeliwany, jasne? Nie masz się jak smuga na przedniej szybie. Z moją czadowością i twoimi aerodynamicznymi kolcami na pewno to wygramy. No już, wskakuj na tę rampę. Nie wiem, kim są ci nowi, ale wyglądają na twardzieli. Nasi przyjaciele muszą na nich uważać. 3, 2, 1, odpalamy! Latający monster truck! Pomyślcie życzenie! To nie do wiary, ludzie! Wykorzystując tylko przyczepność swoich kół i dobrze naoliwione osie, Motozaurus wywalczył sobie zwycięstwo! Czy ty to widziałeś, Tiger Shark? Tiger Shark, hej, jazda mi stąd! Rany! Triumf? Też coś! Ledwie wygraliśmy! Prawie spudłowałeś! Ta, widziałem twój obrót, ale prawie przegraliśmy! O mały włos! Następnym razem postaraj się bardziej, ziom, co? Następni są Five Alarm i Gangster. Czy nasza niezwykła para przyjaciół poradzi sobie z lądowaniem? Czy raczej narobią bałaganu w negatywnym sensie? Ty wystrzeliwujesz, a ja ląduję. Daj z siebie wszystko, Gangster! Się wie! Kibicuję przyjaciołom, ale z Gangsterem nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać. 3, 2, 1, odpalamy! Dać z siebie wszystko, jasna sprawa. Gangster to załatwi. A niech mnie tłumi, kależ ona leci! Tak jest! Nadchodzi wieża! Wracaj, wieżo! O nie! Gangster dał z siebie wszystko i najwyraźniej to było za dużo! Five Alarm spada prosto na trybuny! Wow! Udało mi się wylądować? Niestety nie, Five Alarm, ale za to masz teraz najlepsze miejsce na widowni! Hej! Zajęłaś moje miejsce! Jak sami widzieliście, Five Alarm i Gangster odpadli z rozgrywki. Ale brawa za starania! Dodasz coś od siebie, Tiger Shark? Zawsze mierz siły na zamiary przed wystrzeleniem przyjaciela prosto w niebo. Świetna rada, Tiger Shark! A hej! Zostaw ten puchar! Five Alarm, przepraszam! Tym razem wcale nie chciałem narobić bałaganu. Gangster załatwił nas na cacy. Żartujesz sobie? To była niesamowita frajda. Może nie wygramy pucharu mistrza, ale tworzenie z tobą drużyny to było naprawdę coś. Tak jest! Nauczyłaś mnie, że czasem warto pomyśleć przed ubrudzeniem się. A nie mogę uwierzyć, że to mówię. Ty nauczyłeś mnie, że ubrudzenie sobie kół może być niezłą zabawą. Gdybym miał wskazać zwycięzcę innego niż ja, powiedziałbym, że Mega Rex i Demo Derby wygrają. Ale po cichu liczę też na to, że się rozbiją. Może to i dobrze, że startujemy ostatni. Widzieliśmy, jak Rhino-Mighty Motozaurus prawie przegrali. Jak Gangster wystrzelił Five Alarm za daleko. To znaczy... My polecimy jeszcze dalej! Nie tym razem, duży! Musimy trafić w ten idealny punkt pośrodku. Tak jak z tą pętlą nad kanionem korbowym. O tak! Do boju, partnerko! Jeden! Odpalamy! Walczyć i walczyć! Nieprawdopodobne! Idealne lądowanie! To oznacza, że Demo Derby i Mega Rex idą zderzak w zderzak z Rhino-Mightem i Motozaurusem w finałowych zmaganiach o Puchar Mistrza! Wygraliśmy? A żebyś wiedział, Mega Rex!
życzenie się spełniło. Spójrzmy jeszcze raz na przebieg dzisiejszego szalonego wyzwania. Choć nasi nowi zawodnicy mieli pewne trudności, Rhinomite i Motozaurus ostatecznie dali sobie radę. Niestety, Five Alarm poleciała nieco zbyt daleko. Za to widzieliśmy perfekcyjne lądowanie w drużynie Demo Derby i Mega Rexa. I już wkrótce czekają nas kolejne śmiałe zmagania w wyzwaniu finałowym. Do zobaczenia i pamiętajcie, dalej Hot Wheels! Czołem, ludzie! Witam ponownie na zawodach o Puchar Mistrza. W grze zostały dwie drużyny, ale tylko jedna z nich zgarnie trofeum. Zobaczmy, co wydarzyło się do tej pory. Demo Derby i Mega Rex. Ta dwójka od samego początku daje czadu i nie wygląda na to, aby cokolwiek mogło ich powstrzymać. Mierzą się z naszą niespodziewaną drużyną, Rhinomite'em i Motozaurusem. Czy ich psoty i brawura przyniosą efekt? Być może. Niełatwo być tak czadowym. Liczę, że zainspiruje inne traki do bycia tak superowym jak ja. I mój najlepszy ziom, Motozaurus. Jedziemy po ten puchar mistrza. A więc, Tiger Shark, to już półfinały. Jakieś prognozy? Powiem jedno. Jestem gotowy na niezłą walkę i demolkę. To jest nas dwóch. Rzućmy okiem na dzisiejsze wyzwanie. To rekino tygrysia, Firówka! Wow! Ta nazwa odnosi się do mnie? Jeden trak z drużyny uruchamia wirującą platformę, z której drugi zawodnik po wystrzeleniu będzie starał się trafić w cel. Drużyna, która trafi więcej razy, wygrywa. To dopiero zakręcone wyzwanie. Od samego patrzenia mam zawroty głowy. Rhinomite i Motozaurus, wy pierwsi. Dobra, oto plan. Ja uderzam, a ty trafiasz w cel. Badabing, badabum, wygrywamy, tańczymy, zgarniamy puchar. Fajrat, jasne? Genialny plan. Na serio, powinni o mnie pisać w książkach. Twoje dinokolce są idealne do zniszczenia celu. Jazda, ziom! Muszę przyznać, że ci nowi wydają się twardzi. Ale jeśli nie będą współpracować, nigdy nie wygrają. Tak, zgadzam się. Zalatujesz. Też cię kocham, partnerko. Gotowy? Super! 3, 2, 1, start! Nawirujący prędkościomierz! Cóż za piękny wystrzał! Motozaurus, stoisz tyłem do kamery. No i co, nie mówiłem? Badabing, badabuja! Rhinomite i Motozaurus zdobywają jeden punkt. A teraz Demo Derby i Mega Rex. No dobra, zdecydujmy razem. Kto będzie odpalającym, a kto odpalanym? No, lubię miażdżyć. Ale lubię też demolować. Tej decyzji nie da się podjąć. Kamień zderza kopona? Kamień zderza kopona! Kamień zderza kopona! Kamień, wygrałam! Grotki! Tak jest! Mega Rex i Demo Derby na bank wygrają. Założę się o swoje kołpaki. Gotowy do lotu? Oh yeah! Wow, chyba jestem silniejsza niż myślałam. Nieziemski wystrzał. Niewiarygodne ludzie. Mega Rex trafił w sam środek. Udało się, gościu. Walczyć i warczeć. Zawsze będę cię wspierać, Mega Rex. Epickie, obie drużyny dały niezły popis. Zobaczmy to jeszcze raz. Oba tandemy twardych traków zdołały trafić w cel. To znaczy, że pora na... ostateczny monster trackowy tiebreak! Co na to powiesz, Tiger Shark? Drużyny muszą skupić się na celu. Nie rozpraszajcie się! Myślcie o waszej nagrodzie, która jest u mnie bezpieczna. Ej, koła precz od pucharu!
No dobra, Areno Zgniatacze. Wasze zmagania prowadziły właśnie tutaj. Przed wami cel ostatecznego monster truckowego tiebreaku. Rekino Tygrysiej Wirówki. Podkręcamy poziom trudności, ludzie. Finałowy cel znajduje się właśnie tutaj. Za zbiornikiem pełnym rekinów tygrysich. O, czyli to dlatego nazwali to rekino tygrysią wirówką. Chwila, muszę ich ostrzec. Tata, spoko, rysunek. Ogarniemy to. Pamiętasz mój genialny plan? Kapuję, kapuję. Upewnię się, żeby kąt był właściwy. Wygramy, to nie ma bata. Może nieco ściągnęło mnie w prawo. Moja drużyna na stówę zwycięży. Musimy tylko... Uważaj, Mega Rex! Musimy tylko... Uważaj, Mega Rex! O, Motosaurus miał rację. On zrobiłby to lepiej niż ja. Już jadę, ziom! Rhinomite źle wyliczył tor lotu, przez to jego partner wylądował daleko od celu. To znaczy, że tylko jedna próba dzieli Demodermię i Mega Rexa od wygranej! O, to było dzikie. Kto wiedział, że w perfekcyjnym planie mogą być błędy, nie? Ziomuś, stój! Może moim nowym planem powinno być lepsze słuchanie? Demodermię! Fire Shark? Mega Rex! Muszę powiedzieć wam coś super ważnego o tym wyzwaniu. To może być najważniejsza rada w historii dobrych rad. Co to takiego? Za żadne skarby nie wpadnijcie do wody. Dzięki, Tiger Shark. Nie mieliśmy takiego zamiaru. Te rekiny wyglądają na głodne. Mega Rex, zrób miejsce w garażu na ten puchar mistrza, bo zabieramy go do domu. Coś pięknego, ludzie! Demoderby i Mega Rex ukończyli wyzwanie Rekino Tygrysiej Wirówki! Co za rewelacyjny pokaz! Skoro mamy już finalistów, możemy przejść do końcowej rozgrywki! Końcowej rozgrywki? Finałowy pojedynek Pucharu Mistrza. Hot Wheels Monster Truck kontra... Crashzilla! Na popękany przewód paliwowy, ludzie! Wielki finał Pucharu Mistrza właśnie się rozpoczął! Żeby zwyciężyć, Mega Rex i Demoderby muszą zmierzyć się z Crashzillą. Co to w ogóle jest? Nie wydaje się twardy. To najtwardszy potwór, jakiego widziałem. Ha, nie wygląda to dla was zbyt dobrze. Za mną, Mega Rex! Szybko jedź i w coś wjedź! Walczyć i warczeć! Oh yeah! Nie martw się, Demoderby! Dam radę! Aaaa!
Robi taki piękny bałagan. Nie wiem, komu mam kibicować. Tak, wielki cyberbanan by się bardzo tu przydał. To dobre, motozaurus. Ta małpa to twardy zawodnik. Nie zrobiliśmy nawet jednego wgniecenia. Kocham robić wgniecenia. Spróbujmy czegoś innego. Gotowy, by walczyć? I walczyć! Dobra robota! Wow! Demo Derby i Mega Rex ostro przysmażyli potworowi obwody. Tiger Shark, co o tym sądzi? Cóż, panie komentatorze, sądzę, że... A! Dobrze powiedziane, Tiger Shark, dobrze powiedziane. Puchar mistrza! O, teraz to sprawa osobista. Dobra, Monster Trucki, dość grzania silników po próżnicy. Pora ruszyć z pomocą. Ale to rozgrywka o puchar. Wolno nam się włączyć? Według mnie to jedna z tych chwil, gdy zasady lądują w błocie. No dobra, to jaki plan? Ten stwór na pewno ma jakiś słaby punkt. Bone Shaker i ja go znajdziemy. Więcej nie trzeba mi mówić! Miażdż i straż! Bosko, Raceace i ja odciągniemy jego uwagę. Ściganie to wyzwanie! Ja pojadę z pomocą Mega Rexowi i Demo Derby. Gangster, zrobisz mi zasłonę dymną? Mój czas wreszcie nadszedł! Co on mówi? Mówi, że też chce pomóc. Przyda nam się pomoc każdego, Monster Trucka. Witaj w drużynie, Motozaurusie. Wiemy, co mamy robić? To teraz jazda! Dalej, Hot Wheels! Jeśli chcesz pomóc tym gruchotom, droga wolna. Nie zatrzymuję cię. A komu potrzebni przyjaciele? Czyjemu nigdy nie kończy się paliwo? Nie. Bój się, bójki! Szybko! Spróbujemy zbliżyć się do tej małpy. Gangster cię załatwił. Co? Masz rację, Moto. Symbol na jego głowie wygląda jak cel. Jak ty to robisz? Musisz być o wiele szybszy, żeby mnie dorwać. Nie, nie! Hej, Crashzilla! Ba, 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 bu! To właśnie mój tryb dynamitowy. Pora dać Crashzilli popalić. Rhinomite, miło, że dołączyłeś do drużyny. Co byłby ze mnie za przyjaciel, gdybym porzucił mojego zioma Motozaurusa? Też tęskniłem, ziom. Jakim cudem wy go rozumiecie? Trzeba po prostu słuchać i zamierzam od teraz bardziej się do tego przykładać. Mówi, że Crashzilla może mieć słaby punkt na tej wielkiej metalowej głowie. Tylko, że jej głowa jest dla nas zbyt wysoko. Jak się tam dostać? Tryb dynamitowy! Ale będziemy potrzebować większego traka. Motozaurus, jaki jest plan? Na arenie ukryta jest specjalna klatka Krax. Jeśli umieścimy w niej Mega Rexa, przemieni się w Mega Mega Rexa. Potem użyjemy trybu dynamitowego, żeby ostatecznie rozkruszyć Crashzillę. Tryb dynamitowy? Klatka Krax? Mega Mega Rex? Podoba mi się, jak to brzmi. Ty zabierz Mega Rexa do klatki Krax, a ja przygotuję tryb dynamitowy. Co się dzieje? Wygląda na to, że Mega Rex i Motozaurus kierują się po jakąś tajną broń. Cokolwiek planują, oby dali czadu. A co z nami? Jeśli ma się udać, będziecie musieli zająć się tym roboramieniem, które rzuca w nas oponami.
Oponiaste roboramię to niezły materiał do zmiażdżenia, nie, Bone Shaker? No raczej! Czas na miażdż i strach! Przystępujemy do miażdżenia! Niezły strzał, chromowana czako! Dzięki! Tryb dynamitowy! Ba 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 bu! Walczyć i warczyć! To nie do uwierzenia, ludzie! Przez te wszystkie lata jako komentator zawodów Monster Trucków nigdy nie widziałem czegoś podobnego! Wszystkie Hot Wheels Monster Trucks działały razem i powaliły Crashzillę! Hej, słuchajcie, przepraszam za tamto. Współpraca z innymi to dla mnie trudny temat. Brzmi jak coś, czego mógłbyś się nauczyć na obozie Krax. Nie daj się prosić, Dynamite! I co powiesz, ziom? Gdy przyjaciele współpracują, nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Cóż, to by było na tyle, fani Demolki. Dzięki współpracy przyjaciele zdołali wspólnie pokonać monumentalnego goryla cyborga. Przyszła wreszcie pora, by wręczyć puchar mistrza tegorocznym zwycięzcom. Demo Derby i Mega Rexowi! Moje gratulacje! Pokazaliście nam, że mistrzowie działają razem! Oto wasze trofeum! Hej! Oddawaj go! Mogę się już doczekać, aż przyjadę nowym torem przeszkód Mega Rexa! Zaraz go już przeszkoduję! Za to ja go pokonam w rekordowym czasie! Najpierw ja go rozjadę aż do samej mety! Bigbo, to 12 bieg! Wow! Skąd tu się wzięła ta opona? Odpowiem wam. Kończy się na... Zilla! Musimy jak najszybciej ostrzec Mega Rexa, że monstrualna małpa zajęła jego tor! Mylisz się, Tiger Shark! Wcale go nie zajęła! Ona jest częścią naszego wyzwania! Nie ma mojej zgody! Posłuchaj mnie, Mega Rex! Przejmujesz stery na jeden dzień i od razu zapraszasz straszliwą Crashzillę? Ostatnio prawie nas rozgromiła! Pamiętam! To była genialna akcja! Dlatego właśnie Crashzilla jest teraz w naszej drużynie! Ta małpa nie wygląda mi na taką, co lubi działać w drużynie! Tak, raczej woli rzucać trakami! Okej, słuchajcie. Może dajmy jej szansę, no... Zaczynamy wyzwanie! Weź się posmaruj! Przejadę ponad przeszkodą! A ja tam lubię konfrontację! Jeden do zera dla nas, Mega Rex! Małpa mi przysmarowała! Prędkość awaryjna! Nie! Awaryjne zatrzymanie! Było naprawdę blisko! Nieźle nas rozsmarowałeś, Mega Rex! Twardziele potrzebują mega twardzielskich wyzwań! Kim wy jesteście? Minivanami? Gigantyczne opony będą mi się śnić po nocach! Zaraz zobaczysz je na jawie! Spójrz!
Żeby pokonać Bigfoota, musisz być dużo szybsza, małpeczko! Megarex! Przecież umawialiśmy się na przejazd torem przeszkód, a nie atak z przeszkodami! Musicie się tylko bardziej postarać! Ale to wcale nie jest zabawne! Dla mnie jest! Zabawa trwa, zabawa trwa, zabawa trwa! Gdzie moja zabawa? Od początku mówiłem, że nie chcę się tak bawić! Właśnie ten tor to mega miazga, mega Rex. Wystarczy tylko mieć mega skille! Pokażę wam! Widzicie? Patrzcie! Chyba mieliście rację! Przygotowałem zbyt trudny tor. Sam go nie przejadę! Ale z drugiej strony mamy wyzwanie nie do wykonania! Jest zdecydowanie za trudne dla jednego traka. Ale jeśli będziemy współpracować, to może nam się uda! Masz rację! Kiedy jedno z nas przekroczy linię mety, wszyscy wygramy! Chodzę w to! Ale będzie żar! Tak? No dawaj, mechaniczna godzilla! Wszystkich nas nie powstrzymasz! Musisz się trochę bardziej wysilić! Chyba zmęczyliśmy małpę! Zabawa trwa! Raz i dwa! Pokonaliśmy najgroźniejszą kraśnilę w historii! Wszyscy razem! Obiecuję, że to był pierwszy i ostatni raz! Nie było łatwo, ale dzięki temu musieliśmy wspiąć się na nowe wyżyny! Macie rację! To naprawdę fantastyczny tor! To kto ma ochotę na powtórkę? Szorstka przyjaźń? Miejmy nadzieję, że przyjaźń zwycięży. Musisz się bardziej postarać, jeśli chcesz być lepszy niż ja. Tak myślisz? No to zobacz, co potrafię. A skąd ty wziąłeś rakiety? Zazdrościsz? Wow, mój kaplocie! Hej, tak to się nie liczy! Już o tym pomyślałam! Tiger Shark potrzebuje pomocy, a ratunek to moje drugie imię! Wóz strażacki rozpoczyna akcję! Już do ciebie lecę, Tiger Shark! O, zabrała wszystkie rakiety! Uwaga, bo spadam! Wow, gdzie ja jestem? I co to za błyszczący kryształ? Ale jak się wygrzebać z tego błota? Mam tylko nadzieję, że to nie mój pusty bak tak warczy. Uhuhu! Nie lękaj się, moja dzika rybko! Five Alarm przybyła i niesie gorący podmuch! Shh! Może poświętujemy, kiedy już mnie stąd wyciągniesz, co? Dlaczego? Bo zdaje się, że ktoś tu jest. Nie traćmy więc czasu! Chyba niechcący znalazłam się między krokodylem a kowadłem! Przyjechałam tu na ratunek! A nie ma pojedynek! Zaraz ci pomogę! Przecież ty nie jesteś w stanie pomóc nawet sobie! Obaj jesteśmy drapieżnikami ze szczytu łańcucha pokarmowego! Czyli potężni i superpewni siebie, prawdziwi zwycięzcy! Z dużym poczuciem humoru! I wiemy, jak to ma mi pomóc!
Chcę tylko powiedzieć, że musisz być tak samo głośna i nieustraszona jak ten przepotężny gad. Nie jestem przepotężnym krokodylem. Nie, ale jesteś Monster Truckiem. Masz alarmową syrenę, więc zawyj. Tylko szybko, zaraz utonę, a błoto zalało mi ośki i strasznie swędzi. Tiger Shark! Nie dam ci utonąć, ani spłonąć. No dobra, gadzie, jestem gotowa. Przyprawia mnie o zimne dreszcze! Wow! Czas na błotne kąpanko! O, szkoda, że gangster tego nie słyszy. Hello! Miałaś mnie uratować! Już się robi! Tiger, spróbuj złapać przyczepność na tej kłodzie! To działa! To działa! A to i oni! Przeprowadziłaś błotną akcję ratunkową beze mnie? Wiesz, że uwielbia błoto! Ej, patrzcie! Tiger Shark cały świeci, tak jak ten wielki kryształ! Tiger Shark! Co to błoto zrobiło z twoimi kołami? Rewelacja! Miałem 4 koła, a teraz mam 6! Woohoo! 6-kołowy szał! Wow, uważaj! Dokąd się wybierasz? Nie myślałam! Nieźle to wysmarowałaś! Jak ci się to udało? Bardzo prosto! Musiałam być wielka, głośna i nieustraszona! Tak jak ten przepotężny krokodyl! Właśnie tak! Też chcę mieć dodatkowe koła! Chcesz wrócić i zmierzyć się z tym krokodylem? Nie, nie muszę! Na razie!